6 maja. Dziś mamy 6 maja. Dzień urodzin Zbyszka Wodeckiego. Okrągła 70. rocznica urodzin wielkiego polskiego artysty. Kilkanaście lat temu miałam przyjemność usłyszeć Zbigniewa Wodeckiego na żywo. Dziś w rocznicę jego urodzin bardzo miło wspominam ten znakomity koncert. Pamiętam taką jedną sytuację, kiedy byłem jeszcze młody, uczyłem się w szkole muzycznej i zobaczyłem Wodeckiego po raz pierwszy w telewizji. Grał wtedy na koncercie bodajże na 3 instrumentach. Tak, na trąbce, na skrzypcach i... no i oczywiście śpiewał. Dla mnie to była abstrakcja. Jak można grać na tylu instrumentach naraz i to tak fajnie, tak ładnie. To było niesamowite przeżycie. Zapamiętałem to bardzo dobrze. Opener, Zbyszek, Mitch & Mitch. Spektakularny koncert. Pewnego razu Zbigniew Wodecki wrócił do domu po bardzo długiej trasie koncertowej. Kiedy zadzwonił do drzwi, otworzył wówczas jego 6-letni syn Pawełek. Jednak nie wpuścił ojca do środka, tylko zawołał w głąb mieszkania. Mamo! Przyszedł ten pan, co śpiewa w telewizji Pszczółkę Maję! Z okazji tej okrągłej rocznicy przygotowałem dla Was kilka drobnych fragmentów z popularnych piosenek Zbigniewa Wodeckiego. Dziękuję Ci za to, że potrafiłeś połączyć jednocześnie bycie skromnym człowiekiem i wielkim artystą. Zbyszku, za tę Pszczółkę Maję. Ja Ci serdecznie dziękuję. To był gość.